Danuta Siedzikówna urodziła się 3 września 1928 roku. W wieku 15 lat złożyła przysięgę Armii Krajowej i odbyła szkolenie sanitarne. Służyła m.in. w Wileńskiej Armii Krajowej. W czerwcu 1946 roku została wysłana do Gdańska po zaopatrzenie medyczne. Po ciężkim śledztwie została skazana na karę śmierci. Wyrok wykonano 28 sierpnia 1946 roku. Wraz z Inką zginął również skazany na śmierć podporucznik Felix Selmanowicz. Niech żyje Polska, niech żyje Łupaszko! Powiedzcie mojej babci, że zachowamy się jak trzeba.